Saperzy i piloci śmigłowców ćwiczą przed zimą. Przygotowują się do likwidowania zatorów lodowych i przerywania wałów. A zimowa aura da nam się we znaki w najbliższych godzinach. Będą opady śniegu, zwłaszcza na południowym wschodzie regionu. Jarosław Lewandowski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Są zadania dla sił zbrojnych i te zadania nie dotyczą tylko zagrożeń militarnych czy też ochrony granic, ale także zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa. Musimy wiedzieć, jakie są właściwości materiału wybuchowego, w jaki sposób wykonać zapalnik lądowy. Są dosyć trudne warunki też ze względu na warunki atmosferyczne. Jest najczęściej zimno, wieje. O przygotowaniach przed zimą już za chwilę, co jeszcze dzisiaj w zbliżeniach zobaczmy. Wyniki gorsze niż przypuszczano. Wskaźnik 1800 na 500 możliwych zanieczyszczeń, które mogą być w wodzie. Ujawniamy wyniki badań zanieczyszczeń w bydgoskim Łęgnowie. To jest substancja organiczna, silnie toksyczna, która jest bardzo charakterystyczna dla produkcji prowadzonej w zakładach chemicznych. Budowa tamy na Wiśle w Siarzewie koło Włocławka coraz bliżej. On jest po prostu konieczny dla naszej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. Inwestycja miałaby powstać do 2025 roku. Poprawi się z pewnością jakość życia mieszkańców. Tomasz Golob opuścił bydgoski szpital. Pozostało mi walczyć. Po 7 miesiącach leczenia i rehabilitacji żużlowiec wraca do domu. Tomek jest w stanie ogólnym bardzo dobrym. Bydgoskie Łęgnowo skażone, zanieczyszczenia w glebie dotarły do gospodarstw. Udało nam się dotrzeć do wyników badań naukowców z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wynika z nich, że woda w studniach nie nadaje się do picia przez ludzi i zwierzęta, a w niektórych miejscach nawet do podlewania roślin. W październiku naukowcy pobrali próbki do badań. Jutro o wynikach poinformują mieszkańców skażonych terenów. W jednej butelce popularny napój, w drugiej woda ze studni. Gołym okiem widać, że pobrana próbka nie nadaje się do spożycia. Badania w laboratorium to potwierdziły. Nie mogą jej pić ani ludzie, ani zwierzęta. Najbardziej przerażający jest też chyba stan taki organoleptyczny, czyli to jak wygląda woda, która napływa już w kierunku Łęgnowa. W październiku naukowcy pobrali próbki wody z 57 studni. Każdą oznaczyli i zbadali. Dzięki temu mieszkańcy otrzymają nie uśrednione wyniki, a szczegółowo analizę wody z ich własnych posesji. Cały teren zarówno zakładów chemicznych, jak i wybiegu chmur, tak jak ma to miejsce w przypadku Łęgnowa, ma charakter pewnej mozaiki. To znaczy, że możemy spodziewać się terenów czy też wody podziemnej bardzo silnie zanieczyszczonej, ale również są obszary, w których woda może mieć charakter czysty. Do badania mieszkańcy Łęgnowa Wieś zgłaszali się sami, dlatego naukowcy obiecali im, że wyniki będą anonimowe. Nie wskazują gospodarstw, ale mówią, że są miejsca, gdzie skażenie jest bardzo silne. Do tego stopnia, że wodą z tych terenów nie powinno się nawet podlewać roślin. Wykryto w niej toksyczne substancje organiczne, takie jak fenol, toulen, anilina, toluidyna, a także wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Do tego chlorki i siarczany. Dla większości mieszkańców te specjalistyczne nazwy są zagadką. Co się pod nimi kryje, naukowcy wyjaśnią każdemu indywidualnie podczas jutrzejszego spotkania. Jutro wyniki badań. Pani ma obawy? No ja nie muszę mieć obaw, ja po prostu wiem, że ta woda jest zanieczyszczona. Mieszkanka Łęgnowa Wieś ma pewność, bo to drugie badanie w tym roku, na które się zgodziła. Pierwsze nie pozostawiło złudzeń. Przy tym badaniu, który był przy mnie tutaj od razu robiony, to było wskaźnik 1800 na 500 możliwych zanieczyszczeń, które mogą być w wodzie. Także tutaj już wiadomo, że są zanieczyszczenia. No fenol to od razu tutaj było czuć, jak nawet pobierali tą wodę ode mnie z ujęcia i wiadomo, że jest zatruta. To efekt działalności dawnych zakładów chemicznych Zachem. Mimo, że do skażenia doszło już w latach 60., nigdy wcześniej nie wykonywano kompleksowych badań wód, gleb i gruntu. Nie powstrzymano też migracji zanieczyszczenia. Dopiero teraz rozbrajanie bomby ekologicznej może stać się faktem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska czeka na realizację projektu wartego 93 miliony złotych. Większość środków będzie pochodzić z Unii Europejskiej, ale potrzeba 14 milionów złotych wkładu własnego. Próbujemy wspólnie
wspólnie z Narodowym Funduszem znaleźć sfinansowanie wkładu własnego dla tego zadania, bo nie ulega wątpliwości, że te 93 miliony, które w tej chwili można zainwestować, trzeba po te pieniądze sięgnąć i skorzystać z tej szansy, która się w tej chwili nadarzyła. Pozwoliłoby to przede wszystkim na zatrzymanie chmury toksyn, która niebezpiecznie zbliża się do Wisły, ale także na oczyszczenie skażonego terenu. Działania będą pokrótce polegały na oczyszczaniu środowiska gruntowo-wodnego poprzez pompowanie, oczyszczanie i odpompowywanie wody z powrotem do gór otworu. W tym celu mają powstać mobilne stacje oczyszczania wód, a także pionowe ścianki hydroizolacyjne. Prace mogą rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać nawet 10 lat. Bydgoszcz, Marta Jastrzębska. A więcej w rozmowie dnia o 19:00. O ekologicznym zagrożeniu Anna Trzcińska rozmawiać będzie z Dorotą Pieri, koordynatorem badań z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, i Julianem Paczewskim z Rady Osiedla Łęgnowo Wieś. Drugi stopień wodny na Wiśle coraz bliżej. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pozytywnie zarekomendował dalsze prace nad przygotowaniem do realizacji tej inwestycji. Prace budowlane mogłyby się rozpocząć w 2020 roku. Potrzebne są jeszcze niezbędne decyzje administracyjne. Dla Ministerstwa Środowiska to kwestia bezpieczeństwa powodziowego i energetycznego. Ekolodzy martwią się o środowisko naturalne. Z kolei mieszkańcy regionu, jak i Siarzewa w gminie Raciążek, gdzie stopień ma powstać, liczą na rozwój gospodarczy i turystyczny. Siarzewo, niewielka wieś w gminie Raciążek, to w tym miejscu Wisły ma przeciąć drugi stopień wodny. Priorytetowe przedsięwzięcie w skali kraju ma zapewnić bezpieczeństwo powodziowe i energetyczne, ale to także szansa na rozwój gospodarczy, zwłaszcza terenów położonych wzdłuż Dolnej Wisły oraz możliwość przywrócenia transportu śródlądowego. Ta inwestycja ożywiłaby turystycznie gminy, bo ważnym elementem budowy stopnia będzie utworzenie Zalewu Nieszawskiego. Kolejny akwen może przyciągnąć wodniaków. Rekomendacje Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów dla tej inwestycji władze gminy Raciążek przyjęły z zadowoleniem. Jeżeli powstanie elektrownia wodna, po stronie gminy Raciążek wpływy do budżetu gminnego znacznie się zwiększą, a tym samym poprawi się z pewnością jakość życia moich mieszkańców. Nowy stopień wodny jednak ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo powodziowe i odciążyć zaporę we Włocławku zbudowaną w latach 70. Ten stopień jest konieczny. To nie jest tak, że jest wyrwany z kontekstu, że my chcemy. Nie, on jest po prostu konieczny dla naszej gospodarki, dla naszego bezpieczeństwa. Planowany obiekt to ogromne przedsięwzięcie. Składa się na niego m.in. jas o 15 przęsłach, elektrownia wodna, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, koryto obejścia stopnia zbliżone do naturalnej rzeki. Będą też m.in. dwie przepławki dla ryb i urządzenia do spływu ryb w dół rzeki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uwzględniła uwagi 9 organizacji ekologicznych, które domagały się tak zwanej rekompensacji przyrodniczej, czyli uwzględnienia potrzeb zwierząt i roślin. Wnioski ekologów mają być uwzględnione w decyzji dyrekcji. Drugi stopień wodny na Wiśle to także możliwość produkcji energii elektrycznej. Potrzebna nam jest energia, w końcu się węgiel skończy. Nie, to musimy sobie jednoznacznie powiedzieć, bo tak jest na świecie. Więc musimy myśleć o źródłach odnawialnych. I jednym z źródeł odnawialnych jest właśnie woda. Inwestorem strategicznym inwestycji jest spółka Energa. Zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Ministerstwo Środowiska do 2019 roku planuje się uzyskać potrzebne decyzje administracyjne. Budowa stopnia mogłaby się rozpocząć w 2020 roku. Koszt inwestycji to ponad 2 miliardy złotych. Tomasz Golob już w domu. Po 7-miesięcznym leczeniu i rehabilitacji szpital opuścił dzisiaj jeden z najlepszych polskich żużlowców. 7-krotny mistrz świata skończył karierę, ale nie walkę o zdrowie. Przed nim dalsza rehabilitacja zarówno w warunkach domowych, jak i ambulatoryjnych. W ocenie lekarzy jego stan ogólny zdrowia jest bardzo dobry. Sportowiec doznał poważnego urazu kręgosłupa 22 kwietnia na torze motokrosowym w Chełmie. Po 7 miesiącach Tomasz Golob wyszedł do domu. W Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy leczyli go i pomagali mu lekarze, neurochirurdzy oraz rehabilitanci. Już kilka dni temu Tomasz Golob przyznał, że zdaje sobie sprawę, że jest to koniec jego kariery sportowej, ale nadal chce walczyć o odzyskanie sprawności. Pozostało mi walczyć i tak jak w sporcie na torze przez wiele, wiele lat. Od mojego dziecka około 40, a wywalczyłem to, co chciałem, więc teraz
mam nadzieję, że w krótkim czasie wywalczę to, żeby się w miarę dobrze poruszać. Tomek jest w stanie ogólnym bardzo dobrym. Jest zaadoptowany poprawnie do wózka. W zasadzie to, że się przyjął państwa na wózku, to nie znaczy, że chodzi. Tomek w retorach i za pomocą balkonika potrafi przejść cały ten korytarz. Także w zasadzie jest w tym drugim okresie rehabilitacji i kompensacji i przed nim jest długi ten etap. W zasadzie będzie można powiedzieć, na ile to się ustabilizuje, jak minie gdzieś 18 miesięcy od momentu uszkodzenia. Także będziemy z Tomkiem walczyć. Mam nadzieję, że jeszcze tą poprzeczkę podniesiemy wyżej. Przez cały czas Tomasza Goloba wspierali i wspierają nadal. Kibice przyszli także dzisiaj z transparentem, życząc mu powrotu do zdrowia. Przypomnę, że w kwietniu tego roku na torze motokrosowym w Chełmie Tomasz Golob doznał bardzo poważnego urazu kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Ma głęboki niedowład kończyn dolnych. Z tego powodu porusza się na wózku. Jak mówią lekarze, przed nim jeszcze bardzo długa rehabilitacja. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. To jest główne wydanie zbliżeń. Zobaczmy, co jeszcze dzisiaj w naszym serwisie. Rekordowa liczba głosów w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Król Julian i bohaterowie innych kinowych hitów dla dzieci w Toruniu. Dokładność, precyzję i opanowanie ćwiczą żołnierze na poligonie niedaleko Inowrocławia. Saperzy do perfekcji opanowują sztukę przygotowania i podkładania ładunków wybuchowych. Umiejętności wojskom inżynieryjnym i pilotom śmigłowców przydadzą się zimą w akcjach likwidowania zatorów lodowych czy przerywania wałów. Żołnierze na poligonie w Łojewie w kilka dni do perfekcji opanowują przygotowanie ładunków wybuchowych. Od dobrego obciążenia przez układanie do montażu zapalników. Musimy wiedzieć, jakie są właściwości materiału wybuchowego, w jaki sposób wykonać zapalnik lądowy. Tu potrzebne jest opanowanie i precyzja, bo saperzy wykonują zadania podwyższonego ryzyka. Dlatego najpierw na sucho, na lądzie dokładnie ćwiczyli wszystkie elementy. W ten sposób przygotowują się do pracy w trudnych zimowych warunkach. Ma to symulować po pierwsze wysokość, bo śmigłowiec, jak wiadomo, znajduje się na pewnej wysokości. Dlatego tak samo tutaj przy rzuciu tego kosza żołnierz był na wysokości 3-4 metrów oraz opanowania. Ważne jest, żeby żołnierze spokojnie wykonywali te wszystkie czynności. Po ćwiczeniach na lądzie czas sprawdzić się we współpracy z pilotami. Śmigłowiec zabiera saperów i udaje się do miejsca, w którym opuszczony będzie ładunek wybuchowy. To dosyć trudne są ładunki, ponieważ jest to w pewnym zawisie, śmigłowiec jest w zawisie. Tam jest też drzwi nie ma śmigłowiec, w tym czasie jest zdemontowane. Są dosyć trudne warunki też ze względu na warunki atmosferyczne. Jest najczęściej zimno, wieje. Gdy żołnierz umieści ładunek w wyznaczonym punkcie, śmigłowiec ma kilka minut na opuszczenie miejsca działań, zanim nastąpi detonacja. Ćwiczenia celowo odbywają się tuż przed zimą, w sytuacji, gdy z zatorem na rzece nie poradzi sobie lodołamacz, do akcji wkroczy wojsko. Są zadania dla sił zbrojnych i te zadania nie dotyczą tylko zagrożeń militarnych czy też ochrony granic, ale także zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwa. W ćwiczeniach wojskowych uczestniczyło 48 żołnierzy z 16 jednostek wojsk inżynieryjnych z całego kraju. Łojewo, Katarzyna Ormanowska. W wielu miejscach w kraju zima już przyszła, no i sypnęło śniegiem. A jaka jest sytuacja pogodowa w naszym regionie? O tym już Alicja Kwaśniewska. Witam. Witam serdecznie. Teraz dość delikatnie pada deszcz, ale już w najbliższych godzinach poczujemy pierwszy powiew zimy. Już w nocy synoptycy prognozują opady śniegu, które na wschodzie naszego regionu mogą być intensywne. Nad ranem temperatura spadnie do zera, a dodatkowo odczucie chłodu będzie potęgował silniejszy wiatr. Jutro w ciągu dnia okresowe opady śniegu będą przechodziły w opady deszczu, ale słupki rtęci z trudem będą osiągać 2-3 stopnie. Zatem przed nami dość chłodny dzień. Sposób na taką jesienno-zimową aurę znalazł pan Jarosław z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W takie ponure dni wchodzi do woliery z ptakami, którym takie mrozy wcale nie straszne. Obserwując kolorowe papuszki, można przenieść się do egzotycznych krajów i chociaż oczami wyobraźni zobaczyć nieco więcej słońca. No właśnie, a kiedy ono powróci nad nasze niebo, o tym już za chwilę w szczegółach prognozy pogody zapraszam. Tyle Alicja. Dziękujemy bardzo.
Niektórzy toruńscy działkowcy obawiają się, że stracą swoje ogródki. Według wstępnych informacji niektóre działki mają zostać przejęte przez spółkę Boryszew. Dzisiaj zorganizowano spotkanie, podczas którego dyskutowano o zagrożeniach i szansach ogrodnictwa w regionie. 500 hektarów, taką powierzchnię zajmują ogrody działkowe w Toruniu. To wyjątkowe miejsce dla osób, które chcą wypocząć na łonie natury i zapomnieć o miejskim zgiełku bez przeprowadzki na wieś. Tu można być aktywnym. W moim ogrodzie zasłynęliśmy z meczy piłki nożnych organizowanych na samym początku między drużynami dzieci i osób starszych. Ogródki miejskie to także miejsce do rozwoju rolnictwa miejskiego, tak zwanej biogospodarki. Produkcja miodu, czyli apikultura, produkcja produktów żywnościowych ogrodów i sprzedaż na terenie ogrodów. Ludzie poszukują zdrowej żywności. Nie ma zdrowszej żywności niż produkowanych przez działkowca. Jednak mieszkańcy ogrodów numer 4 i 5 mieszczących się przy terenie dawnej Elany czują się zagrożeni. Jak podają działkowcy, łącznie 150 działek ma zostać uwłaszczonych na rzecz spółki Boryszew. Działkowców nie interesują odszkodowania jako takie za posiadane działki. Oni chcą po prostu te działki mieć. Tych ludzi nie stać na wyjazdy zagraniczne. Często nie stać ich na kino, na teatr, więc spędzają te całe dnie, godziny. Spór ma zostać rozstrzygnięty na przełomie grudnia i stycznia przez wojewodę kujawsko-pomorskiego. Działkowcy tam są już od dziesięcioleci i jest to teren ogrodów działkowych. Poprzednia firma, więc Elana, która już właściwie nie istnieje, zakładała te ogrody działkowe. To są spory natury prawnej, ale my ze swojej strony dokładamy wszelkich możliwych starań, żeby zachować ogrody działkowe w istniejącym położeniu. Pomimo podjętych prób nie udało się uzyskać komentarza przedstawicieli spółki Boryszew. Po to dziś zostało zorganizowane spotkanie, żeby wymienić się poglądami, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że problemy, które teraz wydają się małe, mogą narosnąć dużo bardziej. Posiedzenie na temat szans i zagrożeń ogrodów działkowych odbyło się w siedzibie Okręgowego Zarządu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców w Toruniu. Rekordowa liczba mieszkańców Bydgoszczy, 42 tysiące, zagłosowało na projekty w ramach budżetu obywatelskiego. W przyszłym roku zostaną zrealizowane 33 inwestycje. Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Szwederowa i nowej części Fordonu. Głosować można było poprzez aplikację internetową lub wrzucając papierową kartę do głosowania do jednej z blisko 100 urn ustawionych w bydgoskich szkołach i młodzieżowych domach kultury. Urząd Miasta zachęcał mieszkańców do głosowania, organizując również mobilne punkty konsultacyjne, w których można było poznać poszczególne projekty i oddać swój głos. Aż 42 tysiące głosów oddanych w bydgoskim budżecie obywatelskim pokazuje zainteresowanie. Ci mieszkańcy wybrali 33 projekty do realizacji w roku 2018. Najaktywniejsi okazali się mieszkańcy Szwederowa. Na proponowane projekty głos oddało tu ponad 6 tysięcy osób. Największym poparciem cieszył się pomysł budowy miejsc parkingowych obok szkoły podstawowej przy ulicy Goszczyńskiego. Nowe zatoczki dla samochodów powstaną również przy ulicy Sułkowskiego 11 na osiedlu Leśnym. Wśród najczęściej popieranych przez mieszkańców pomysłów były osiedlowe siłownie i place zabaw, o czym wspominano podczas ostatniego programu Wspólny Mianownik na antenie TVP3 Bydgoszcz. Wpadamy trochę, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, w pułapkę takich właśnie łatwych, prostych inwestycji, tak? Wybiegów dla psów, siłowni plenerowych. Za chwilę miasto będzie nasycone. A one nie są potrzebne? One są potrzebne, tylko pytanie, czy muszą być na każdym osiedlu powtórzone te same inwestycje. Po to jest budżet obywatelski, żeby odpowiadał na te potrzeby. Jeżeli mieszkańcy chcą budowy parkingu i to wygrywa, to trzeba to realizować. Jeżeli wygrywa siłownia na świeżym powietrzu, to dlatego, że mieszkańcy tego chcą. Ponad 1000 głosów otrzymał projekt remontu ulicy Celnej w Starym Fordonie, która w październiku przypominała o sobie podczas święta pieczonego ziemniaka. Mieszkańcy Bydgoszczy zdecydowali także w głosowaniu o kolejności, w jakiej zostaną zbudowane osiedlowe baseny. Zwycięsko z internetowego pojedynku wyszło osiedle Tatrzańskie z liczbą ponad 15 tysięcy głosów, pokonując Miedzeń i osiedle Leśne. Emocje wzbudził jednak sposób liczenia głosów i ich wpływ na ostateczne wyniki. Nie udało się niestety przeprowadzić głosowania tak, jak prosiliśmy o to wcześniej pana prezydenta, aby odbyło się to przeliczanie w sposób procentowy mieszkańców.
głosujących do mieszkających na danym osiedlu i wiedzieliśmy, że nie bardzo mamy szansę wygrać tutaj z takim dużym osiedlem, jakim jest Fordon. Radni opozycji przyglądali się z uwagą debacie poświęconej bydgoskiemu budżetowi obywatelskiemu, zwłaszcza nieprawidłowościom, do jakich doszło podczas głosowania przez internet. Ponad 4600 głosów mieszkańców Wyżyn musi zostać zweryfikowane. Na ostateczne wyniki z tego osiedla trzeba poczekać przynajmniej do końca pierwszego kwartału 2018 roku. Wśród podawanych nazwisk były też osoby zmarłe, a z niektórych komputerów oddano nawet 1600 głosów. Należałoby bardzo gruntownie podejść do pomysłu budżetu obywatelskiego z tego prostego powodu, iż takie sytuacje się nie mogą powtarzać. Bo dzisiaj jest to kpina z mieszkańców Bydgoszczy, ponieważ ci, którzy uczciwie głosowali, dzisiaj mogą być zawiedzeni. Mieszkańcy Bydgoszczy wybrali spośród 274 zadań. Łączna wartość wszystkich projektów to 10 milionów złotych. A listę tych projektów, które będą realizowane, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.bydgoszcz.tvp.pl. Będą zmiany w gospodarce odpadami w Toruniu. Od nowego roku wprowadzony będzie nowy system segregacji śmieci. Zmiany dotyczą całego miasta i będą systematycznie wprowadzane do 2022 roku. Największą zmianą, jeśli chodzi o ten nowy system od 1 stycznia, to jest niebieski worek w budownictwie jednorodzinnym. Do tej pory takiego worka nie było, były tylko żółte worki. W tej chwili mieszkańcy będą dostawać niebieski worek na papier, będą dostawać zielony worek na szkło, będą dostawać żółty worek na metale i na opakowania te plastikowe, mówiąc ogólnie. No i oczywiście w dalszym ciągu zostanie brązowy pojemnik na bioodpady i pojemnik na tak zwane odpady resztkowe. Czas, który ustawodawca, a później właściwy minister nam na to dał, to czerwiec 2022 roku, ale rozpoczynamy. Po to, abyśmy oczywiście chronili środowisko, aby nie tak jak do tej pory zaledwie 10% zmieszanych odpadów nadaje się do recyklingu, czyli do ponownej przeróbki, aby dojść do tego, co jest powszechne w Europie, gdzie 70-80% przesegregowanych wcześniej odpadów, przesegregowanych w naszych domach, później nadaje się do recyklingu, a więc do powtórnego użycia. A teraz o ciekawej inicjatywie społecznej, która była możliwa dzięki internetowi, ale więcej o tym Jarosław Dąbrowski, który redaguje na naszej stronie informacje. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. W obliczu ludzkiej tragedii, ludzkiej krzywdy inni ludzie się organizują, pomagają, jednoczą. Ta maksyma przyświecała między innymi tym, którzy dzisiaj, dokładnie dzisiaj pomogli mieszkańce Bydgoskiego Wzgórza Wolności, pani Arlecie. Ta 58-latka została poszkodowana w pożarze. Tak wyglądał po pożarze jeden z pokoi w jej bloku przy ulicy Tucholskiej 7, a to już wolontariusze głównie z grupy harcerskiej z Jawa, którzy dzisiaj pomagali oczyścić to mieszkanie, wynieść zniszczone meble, zniszczoną podłogę, błazerię. Jutro, proszę Państwa, tam do tego mieszkania wejdą inni wolontariusze, którzy będą między innymi zakładać nową elektrykę, malować to mieszkanie, zostaną wniesione nowe meble. To też między innymi dzięki niedzielnej zbiórce w kościele królowej Jadwigi, do której pani Arleta należy. 2,5 tysiąca złotych udało się zebrać. Jak widać, pomagamy i na pewno pani Arleta będzie bardzo wdzięczna. I o tym piszemy między innymi na naszych stronach internetowych, między innymi na Facebooku. Tak, proszę zaglądać, proszę nas śledzić w wirtualnej rzeczywistości. Dziękuję bardzo. 4 pory roku w województwie kujawsko-pomorskim. To cykliczna, można już powiedzieć, impreza organizowana od 8 lat przez Urząd Wojewódzki. W tym roku 78 autorów zyskało uznanie w oczach jury konkursu. Wzięło w nim udział wielu amatorów, pasjonatów nie tylko fotografii, ale również otaczającej nas natury. Konkurs promuje utalentowanych ludzi, ale również najpiękniejsze zakątki naszego regionu. Pokazujemy najpiękniejsze walory naszego województwa, również dajemy możliwość wielu autorom na zaprezentowanie swoich możliwości fotograficznych, więc łączymy te dwa pozytywne elementy. Z tego powstaje piękne dzieło, w tym roku również powstało piękne dzieło, jakim jest album właśnie województwa kujawsko-pomorskiego, który służy do promocji naszego województwa w całej Polsce. Prace prezentowały krajobraz kujawsko-pomorski.
czy piękne pejzaże, przedmioty natury, przepiękne jeziora, drzewa, które są dla naszego rejonu naprawdę niezwykłe. Podstawowym zadaniem naszego funduszu jest ochrona środowiska, jednakże chroniąc środowisko powinniśmy także promować nasze województwo, jego walory, pokazanie właśnie tego, że nasze województwo jest piękne o każdej porze roku. Projekcje mądrych, ciepłych filmów, które mówią o ważnych sprawach. W ten sposób organizatorzy chcą zachęcić do wzięcia udziału w rozpoczynającym się w Toruniu festiwalu Młode Kino. Podczas imprezy zorganizowanej przez Fundację Biuro Kultury odbędą się pokazy, a także spotkania z zaproszonymi gośćmi. Jednym z nich jest Jarosław Boberek, aktor, który użyczał głosu do wielu filmów dla dzieci i młodzieży. To jest ze wszechmiar chwalebna inicjatywa, to jest taki święto filmu, które akurat jest dedykowane dzieciom, dedykowane młodzieży. Młody widz ma możliwość obcowania w jednym momencie, w jednym czasie, w jednym miejscu z jakimś takim przekrojem filmowym. Pomysł, żeby zrobić coś innego, coś dla dzieci, coś dla młodzieży. Młode Kino ma być taką odpowiedzią na ich zapotrzebowanie, ma pokazywać filmy zupełnie inne niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni, tych produkcji wielkich, amerykańskich. Dobór też jest w ten sposób jakby wyselekcjonowany, żeby odpowiedzieć na każdy wiek. Festiwal odbywa się w Toruniu po raz pierwszy i cieszy się sporą popularnością, gdyż bilety na wszystkie seanse zostały już zarezerwowane. Prezentowane filmy podzielono na 5 kategorii wiekowych. Przewidziane są pokazy specjalne, a także warsztaty z mistrzami kina. Dzisiaj, jak wiemy, odbyło się spotkanie z aktorem Jarosławem Boberkiem, który użyczał głosu m.in. królowi Julianowi z Madagaskaru. Festiwal potrwa do 2 grudnia. A teraz zapowiedź informacji sportowych. Artur Onacki, witam. Dobry wieczór, a dziś m.in. koszykówka i Eurocup kobiet. Energa Toruń w ostatnim meczu grupowym rywalizowała z tureckim Hatay BB. Od wyniku meczu w odległej Antiochii zależał dalszy byt lub niebyt toruńskich katarzynek w kolejnej fazie Eurocup. Enerdze w starciu z półfinalistkami poprzedniej edycji Pucharu nie powiodło się, przegrały 58-66 i praktycznie zamknęły sobie szansę na grę w kolejnej rundzie. A więcej informacji sportowych po wieczornym wydaniu zbliżeń. Zapraszam. Teraz kończymy. Jeszcze zaproszenie na jutro o 17.35. Program Lekcja Historii poświęcony Powstaniu Wielkopolskiemu. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia o 21.30.